Dzień dobry. Naszym i Państwa gościem jest Agnieszka Fiedorowicz, dziennikarka naukowa, reportażystka, przez 12 lat związana z miesięcznikiem Focus, specjalistka do spraw promocji na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, wicenaczelna kwartalnika dla pacjentów Po prostu Żyj Fundacji Stoma Life. Trzykrotnie nominowana do Grand Press kategorii publicystyka i dziennikarstwo specjalistyczne. Laureatka nagrody Pióro Nadziei Amnesty International Polska. Autorka książki Kanał, co mówią dentyści, kiedy nie trzymają języka za zębami. Drodzy Państwo, zapraszam serdecznie na spotkanie z Agnieszką. Dzień dobry, witam Agnieszko. Witam serdecznie, bardzo miło. Bardzo się cieszę, że udało mi się namówić Cię na to spotkanie, bo to jest tak naprawdę premiera, świeżutka sprawa. Tak. Dwa dni temu było spotkanie autorskie, tak, na którym przepięknie opowiadałaś o książce i myślę, że zachęciłaś wszystkich do tego, żeby tym tematem się zainteresowali. Mam nadzieję. Jak piszą dziewczyny z mojego wydawnictwa, przeczytajcie książkę, zróbcie sobie rachunek sumienia, jak tam z tym waszym chodzeniem do dentystów. Dokładnie. Agnieszko, co skłoniło Cię, słuchaj, do napisania książki o dentystach, o których wolimy jako społeczeństwo nie myśleć, dopóki nie dopadnie nas, wiesz, siła wyższa bądź ból zęba? Znaczy ja przez moje zęby od wielu lat siedzę na fotelu stomatologicznym i naprawdę miałam w życiu kilku dentystów, ale no zwłaszcza z dwojgiem z nich się zaprzyjaźniłam, tak? I to jest naprawdę taka fajna relacja i miałam takie poczucie, że właśnie traktujemy tych dentystów przez taki pryzmat tej starej piosenki o tych dentystach, sadystach, a przecież to są ludzie, którzy wykonują swój zawód z bardzo dużą pasją. Ludzie uzdolnieni niesamowicie, zwłaszcza manualnie, mając taki właśnie zmysł architektoniczny, też rozwijający się w różnych innych dyscyplinach, ale też mający bardzo wiele do opowiedzenia, bo od tego właściwie się zaczęło, że jakby kiedy siadamy na unicie, na fotelu stomatologicznym, to my zazwyczaj mamy otwartą buzię, ale nasz dentysta stara się nas, większość przynajmniej dentystów tak robi, zabawić jakąś rozmową. I oni naprawdę mają mnóstwo ciekawych spostrzeżeń, mnóstwo ciekawych anegdot ze swojego życia, ze swojej pracy. No i właściwie brakowało kogoś, kto by to wreszcie zebrał i opisał. I spiął. A że wydarzyła się pandemia i wtedy zadzwoniła do mnie moja wydawczyni i powiedziała: słuchaj, to jest ten czas. Dentyści wreszcie mają chwilę czasu, bo musieli pozamykać gabinety. Umawiaj się i nagrywaj. I faktycznie duża część tego materiału, czyli tych pierwszych nagrań, powstała na początku pandemii, potem to już było takie... Było ciężko się dobić. Tak, potem było już się ciężej dobić, a już zautoryzować coś na koniec. To już w ogóle było ciężko, tak, ale udało się. Ale udało się. Słuchaj, spora część Twojego kanału to sentymentalna podróż w przeszłość polskiej stomatologii. I wiesz, dla młodych lekarzy, dentystów to trochę taka bajka o żelaznym wilku. No chyba, że mają tatę, mamę, nie wiem, dziadka, babcię, stomatologa, no to wtedy jakby to jest dużo prostsze. Tak, ja myślę, że obecni studenci stomatologii, jak będą czytać ten rozdział, gdzie są opowieści studentów, którzy byli na tych studiach te 15-20 lat temu albo jeszcze wcześniej, no to naprawdę będą ze zdziwieniem słuchać o jakimś losowaniu zapałów, bo dzisiaj leczymy na tym unicie, na którym wszystko się rwie i w ogóle jest na pedał i tak. Albo nie wiem, jest lampa niezintegrowana i różne takie, i latarką trzeba sobie poświecić. No tak? To właśnie, no jak napisałaś, że lekarze używali, żeby leczyć pacjentów już tak na stażu jakimś takim, tak, prawda, na którymś tam roku, chyba czwartym czy piątym, i musieli własne latarki mieć, żeby sobie to doświecać. Naprawdę... W tej chwili, jak ja też rozmawiałam ze studentami, którzy teraz studiują, i to już są zupełnie inne warunki i pracy, i nauki, tak? Mamy w niektórych ośrodkach, niektórych uniwersytetach medycznych i symulatory, gdzie możemy sobie też symulować różne sytuacje lecznicze, łącznie z tym, że nam pacjent zemdleje na fotelu. Także no to już jest zupełnie, zupełnie nowa jakość i pracy, i nauki też wchodzą takie narzędzia jak virtual reality do szkolenia na przykład, także
No myślę, że tak. Że, to, że jest to ba- no i te wszystkie fantomy, które tak naprawdę fantomy, mają tak, gdzieś tam plastikusy, już, jak to mówią. Tak, plastikusy, studenci. Ale już z takim, z imitacją dziąseł, tak, tak, których można... To znowu opowieść o tym, jak pozbierali zęby i sobie robili te takie szczęki do leczenia w gipsie. Tak, tak. To też znowu dla tych, którzy w tej chwili się uczą, no już też jest taką anegdotyczną opowieścią. Ale słoiczki z zębami zostały. Ale słoiczki z zębami zostały, tak, to prawda. Jednak ciągle na szkoleniach się przydają i jak zresztą mówi jedna z bohaterek, no nie ma to jak ludzki ząb. No, jak się człowiek ma chociażby tej endodoncji nauczyć, no to no, musi pracować. To inaczej nie da rady. Inaczej nie da rady. Słuchaj, 57% zgodnie też jakby z twoimi badaniami Polaków cierpi na dentofobię. I czy myślisz, że dzięki twojej książce uda się choć troszeczkę zniwelować do mniejszych rozmiarów ten procent? Moi bohaterowie się śmiali, że ja tę książkę napisałam jako formę terapii, skoro ona mi pomogła. Już zupełnie teraz się nie boję siadać na fotelu, to mam nadzieję, że to też będzie miało taki pozytywny efekt. Strasznie fajna rzecz w trakcie mojego spotkania autorskiego, mianowicie prowadząca właśnie zapytała dzieci obecne na sali, czy one się boją chodzić do swoich dentystów i nie, i żadne z dzieci nie powiedziało, że się boi, także ja myślę, że to jest progres. Jest progres i to jest super, że to właśnie młode pokolenie jest już takie, no tak, ale ona też chodzi do trochę innych dentystów niż my chodziliśmy, tak? Dzieciaki chodzą naprawdę do dentystów, którzy mają unity stomatologiczne w kształcie zwierzątek, tak, które przypominają rakietek, czasami kosmiczne, ale też podejście inne, zupełnie tak, inne. To są naprawdę, ja też to jeszcze raz powtórzę, mój wielki szacunek do lekarzy, którzy pracują z tymi najmłodszymi pacjentami, bo to wymaga wyjątkowej cierpliwości, wyjątkowego podejścia, też umiejętności takiego zaczarowania tych dzieci, tak? Tak. A czasami to niełatwo w dzisiejszych czasach. Niełatwo, tak. Dzieci, jak wiadomo, trzeba też przykupić. Nie zawsze naklejka dzielny pacjent pomaga. Wystarczy, tak? Wystarczy, ale są i kolorowe plomby, i są magiczne różdżki. No naprawdę jest w tej chwili taki wachlarz możliwości, jakie to dziecko może mieć w tym gabinecie, że ono może nawet nie zauważy, że to jest gabinet. Tak, tak łącznie z oglądaniem bajki ulubionej, tak, tak, na telewizorze, co tak. Tak, naprawdę. A potem jeszcze pani doktor ten psi patrol wymaluje na ząbkach. Ach, kurczę, no nie, no w ogóle bajka. Słuchaj, także tak. Ja się nie dziwię dzieciom, nie dziwisz że już się nie boję. Że już się nie. No wiesz co, no znaczy to oczywiście też. Jest jakiś procent. Jest jakiś procent, no to zależy w jakich warunkach to dziecko trafia do stomatologa. No tak jak mówią moi bohaterowie, no optymalnie by było, żeby trafiło, jak te zęby są zdrowe i tylko wymagają sprawdzenia za lakierowania, tak. Niestety ciągle się zdarza, że z bólem, tak. Więc. Ale powiem ci tak, bardzo mi się podobało, jak w jednym miejscu napisałaś, że nie ma niegrzecznych dzieci u dentysty. Są tylko rodzice, trzy kropki, tak, rodzice. Rodzice, tak. Problemem są rodzice. Tak, tak, tak. I to rzeczywiście chyba tak jest, bo jak te dzieci mają już w genach przeniesiony ten strach, to potem ciężko jest to jakby zmienić, tak? No dzieci są doskonałymi obserwatorami, jak widzą, że mama siedzi w poczekalni u dentysty i potwornie gryzie paznokcie ze zdenerwowania, no to trudno się dziwić, że i one wchodzą potem do tego gabinetu zdenerwowane, albo wręcz no, ciągle zdarzają się rodzice, którzy mówią, tak, zobaczysz, jak cię teraz będzie bolało, trzeba było jeść te słodycze, no ktoś temu dziecku te słodycze kupił, tak? No pewnie. Słuchaj, powiedz mi, ciężko było ci nakłonić lekarzy stomatologów do zwierzeń? Niektórych tak, niektórzy byli tacy trochę, ale naprawdę chcesz pisać o mojej pracy? Ale potem z czasem okazywało się, że już po pierwszej, drugiej anegdotce to już bardzo chętnie mówili, ale byli też tacy, co do których mam przekonanie, że czekali, aż wreszcie ktoś się pojawi i ich wysłucha. Mieli to takie fajnie. Poczucie, że super, wreszcie powstaje taka książka. Słuchaj, no bo to jest niebywałe. Szczerze, rozmawiałyśmy o tym chwilę przed naszym tutaj spotkaniem, że to jest niesamowite, że ktoś nareszcie wpadł na taki pomysł, żeby opisać przeróżne historie, które się wydarzyły w gabinetach stomatologicznych, bo idąc do mojego kolejnego pytania, cały rozdział poświęciłaś takim przypadkom ekstremalnym, czyli stomatolog superbohater. No tak, stomatolog bywa naprawdę superbohaterem i potrafi uratować pacjenta
w takiej bardzo niespodziewanej sytuacji, na wakacjach i przed samym ślubem, tak. No i tak, tam jeden z przykrych przypadków i na łożu śmierci, tak? No, tak. Ale no jakby cały pomysł na tego superbohatera wziął się z tego, że właśnie siedziałam z grupą dentystów, z którymi robiłam wywiad, zresztą z przedstawicielami kolektywu, będąc młodym dentystą, fantastycznymi ludźmi, którzy bardzo prężnie i fajnie działają na tym polu, też popularyzacji, podpowiadania, jak się szkolić, jak się kształcić, także odwalają kawał naprawdę super potrzebnej roboty. No i żartowałam sobie, że siedzę tak sobie z nimi spokojnie, bo przecież wiadomo, że wierteł żadnych nie mają. Oni, no może coś by się w torebce znalazło. I tak narodził się temat, że każdy dentysta jednak ze sobą nosi na wszelki wypadek, gdyby komuś coś wyleciała, jakaś plomba, to coś tam zawsze w torebce jest. No i wtedy przeszliśmy do podpytywania o sytuacje takie ekstremalne. Właśnie ekstremalne, chociaż akurat kilka z opisanych przypadków, no to były gabinety, tak, do których tam jedna z panien młodych się zgłosiła, bo właśnie wychodziła z wanny i poślizgnęła się, ząb się ukruszył, a tak. Dzisiaj ślub. I to też jest super, że są jednak stomatolodzy, którzy przyjmują i są w stanie opanować sytuację. Działają jak pogotowie. Działają jak pogotowie, tak. Słuchaj, ale powiem ci tak, dobrze, że te narzędzia to w tych torbach lekarzy. Bo lepiej, żeby one w torbach pacjentów jednak się nie znajdowały. Prawda? Powiedzmy to sobie szczerze. Słuchaj. Nie róbcie tego w domu. To, że zęby są dostępne, że wystarczy otworzyć buzię, to nie znaczy, że powinniśmy sobie w nich grzebać. Naprawdę, bo można sobie zrobić nie lada krzywdę. No tak, i tutaj też cały rozdział o tym, jak bywamy pomysłowi, tak? W tak, Polak przypadkach. Pomysłowy bromirem jest, tak? Jeden właśnie z tych drastyczniejszych przypadków, pan kombinerki ciągnie z całej siły i oprócz zęba wyrywa sobie także kawałek kości. Inny pan używa wiertarki z budowlanego, żeby sobie rozwiercić dziurę. No ja ciągle zachodzę w głowę, czym on zamierzał sobie tę dziurę zalepić. No właśnie. No słuchaj, gdzieś tam za granicą, bo u nas jeszcze nie, są dostępne czasowe takie preparaty, takie tymczasówki. Dla rozsądnych ludzi, którym wypadła podczas wakacji na przykład, no, tak, dla rozsądnych ludzi, ale wyobraźmy sobie, że on sobie nie doboruje, no bo przecież jak miałby wiedzieć, jak to zrobić, potem sobie zalepi tą tymczasówką, no to pod spodem ropa gotowa. No tak. Słuchaj, no nam też jest znany taki przypadek, kręciliśmy materiał z bardzo fajnym lekarzem, implantologiem, o implantach, tak, o całym procesie. I pacjentka, która dostała bardzo fajny, tymczasowy, że tak powiem, tymczasowy most przed implantami, już się nie pojawiła. I przecież wiadomo, że nie że będzie. Ten most nie wytrzyma. Tak, tak, a jak widać po prostu. No ale skoro ciągle mamy ten typ niestety obecny w Polsce pacjentów, którzy pojawiają się z tym bólem i potem to już zaklinają, że będą chodzić i znowu ich nie ma aż do kolejnej wizyty, kiedy coś się rozsypie. No, no niestety, no, niestety. Ja powtarzam usilnie w tej książce, że naprawdę tu tutaj prokrastynacja robi źle. Tak, tak to prawda. Nie, bo de facto problem nie zniknie, a tylko się powiększy i będzie on nas wymagał dłuższego siedzenia na fotelu, większej ilości wydanych pieniędzy, no i generalnie zupełnie niepotrzebnego stresu, którego i moglibyśmy czasu, którego uniknąć, nie mamy, czasu, tak? Którego też nie mamy, tak? Słuchaj, to tak jakby kontynuując, książkę bardziej dedykujesz pacjentom czy branży? Jest mi trudno odpowiedzieć na to pytanie. Myślę, że jednym i drugim, bo myślę, że przynajmniej do tej pory, tak jak rozmawiałam z dentystami, którzy ją przeczytali, to oni mówią, że dla nich jest fajne czytanie o tym, ponieważ oni w tej książce odnajdują podobne do swoich anegdoty. Mówią, o jak czytałem tę książkę, ja miałam takiego samego pacjenta. Rzeczywiście, coś podobnego mi się przytrafiło. A z kolei pacjenci czytają i mówią, ja też coś takiego przeżyłem, doświadczyłem. Ja też miałem taki ząb, który po prostu miał te poskręcane kanały. I tak, ja rozumiem, jakie to jest fajne trafić na dobrego endodontę, który sobie poradzi z tym problemem, więc myślę, że zarówno dla pacjentów, jak i dla dentystów. W sumie tak, do kogoś bliskiego boli ząb, tak, no to go żałujemy szczerze, no bo czeka go wizyta u stomatologa. A ty pochyliłaś się nad stomatologiem człowiekiem, którego właśnie zęby pacjenta leżą na sercu. No bo przecież umówmy się, różnie z tymi pacjentami bywa, jak już tutaj doszłyśmy do tego. Tak. Ja w ogóle właśnie podziwiam jednak
tych stomatologów. Ja chyba nie byłabym dobrym stomatologiem, gdybym została, bo ja bym chyba nie miała takiej cierpliwości, że właśnie przychodzi do mnie pacjent, zwiał, przyszedł znowu po pół roku. I naprawdę ta moja dentystka, która opowiada mi o różnych takich przypadkach, ona z takim pełnym spokojem do tego podchodzi. No i co, no nie było pana, no i problem się powiększył, ale zaradzimy temu. To ja bym pewnie nawrzeszczała. Dlatego ja ich, nie wiem, no wydaje mi się, że jednak nie ma we mnie takiego spokoju i takiej cierpliwości, jaką ma jednak wielu lekarzy. No może mają tę świadomość, że po prostu nie odbiera się ich zbyt dobrze i się boją ich ludzie jak cholera. No oczywiście to jest wszystko naleciałość starych czasów. Tak? Powiem tak, do dentysty wielu z nas przychodzi w potwornym stresie, tak, bo nas boli, tak. Boli nas często już któryś dzień albo którąś noc, ludzie przychodzą niewyspani, ludzie przychodzą przerażeni. Zestresowani, już nie daj Boże, że jeszcze coś łyknęli na odwagę. To... Tak. To są trudne sytuacje, nie dość, że praca z ludźmi generalnie, ja sama pracuję z ludźmi, więc wiem, że bywa różna, bo pracujemy z ludźmi, którzy też mają swoje emocje, też mogą danego dnia wstać lewą nogą, też im może coś ich zdenerwować i trzeba sobie jakoś z tymi wszystkimi problemami radzić. A tu dentysta musi radzić sobie podwójnie, no bo ten pacjent właśnie jeszcze jest często w bólu, zestresowany i no i jeszcze trzeba mu pomóc, tak? Uspokoić nie go. Nie zestresować go jeszcze nie bardziej. Nie zestresować go bardziej, tylko właśnie go uspokoić i wytłumaczyć mu, co się będzie działo, przedstawić plan leczenia, żeby to było zrozumiałe, ile on tam jeszcze zapamięta w tym stresie, jeżeli zwłaszcza tak. Przychodzi w bólu, to tak. Pewnie powtórzyć ze 3 razy. Ja sama mam tak, że jak w stresie ktoś do mnie coś mówi, to naprawdę trzeba mi to 2 razy powiedzieć. Myślę, że większość z nas, także tak. Pod tym względem jest to bardzo wymagająca praca. Agnieszko, antykanałowcy, stomatologiczni foliarze. Muszę przyznać, że brzmi to dość kontrowersyjnie. O co chodzi? No ja też byłam zbulwersowana, zszokowana, zdziwiona, że istnieje taka grupa, która wierzy, że leczenie kanałowe może prowadzić do poważnych skutków zdrowotnych i że może spowodować raka, zawał serca, ciężką depresję. No i że w zasadzie jeden dobrze zmontowany paradokument składający się z pozlepianych różnych mitów na ten temat, ale ładnie opakowany i podany, no może spowodować, że mnóstwo ludzi go obejrzy i zacznie w to naprawdę wierzyć, tak? Tak, i będzie wolało pozbyć się problemu niż zaradzić kłopotom. Natomiast jakby ja myślę, że tu liczby mówią same za siebie. No jeżeli ten dokument był oprotestowany przez najważniejsze amerykańskie i australijskie organizacje. Został wycofany, tak, zdaje się, tak, prawda? Tak, stomatologiczne. Zresztą tam padały statystyki, no ile procedur rocznie przeprowadza się chociażby w Stanach, zresztą w Polsce. No w Polsce chyba 40% z nas jakby chociaż raz miało taką procedurę endodontyczną przeprowadzoną i żyjemy. Mamy się całkiem dobrze. Mamy się całkiem dobrze. I nasze zęby też. To jest procedura przeprowadzona codziennie, rutynowo, na bardzo dużej ilości ludzi. I owszem, zdarzają się powikłania, ale wynikają one ze specyfiki tej procedury, czyli tego, że kanały potrafią być na przykład pokrzywione, potrafią być podkręcane. Nieprzewidywalne pod tym względem, tak? Dopiero kiedy lekarz stomatolog zrobi zdjęcie i zobaczy, co tam, jak ten kanał wygląda, jak się do niego zabrać. I też często osoba, która nie jest endodontą, tylko takim lekarzem ogólnym stomatologicznie, tak. Może zdecydować w tym momencie, no niestety, ale drogi pacjencie, musisz pójść pod mikroskop, bo te twoje kanały no po prostu są za trudne, tak? I musisz się tym zająć specjalista. Ja myślę, że tu jest też rolą dentystów, żeby mówić o tym pacjentom. Ja wiem, że pacjenci potrafią równie zareagować. Mnie to trochę zszokowało, kiedy jedna właśnie z moich bohaterek powiedziała, że ona miewa pacjentów, którzy w tym momencie mówią: pani doktor chce mnie naciągnąć, ja nie będę szedł pod żaden mikroskop, proszę mi to wyleczyć. No tylko, że jakby jej rolą jest nie szkodzić i zaproponować najbardziej adekwatne leczenie. Jeżeli ona coś spaprze, mówiąc brzydko, no to potem z tym zębem będą problemy, tak? Tak. Które się będą długo ciągnęły. Więc czasami lepiej jest odstąpić od wykonania procedury i przekazać ją. Słuchaj, widzę zderzenie dwóch światów. Z jednej ogromna dentofobia.
z drugiej rosnące wymagania pacjenta, który tak naprawdę jest coraz bardziej świadomy, tak? Tego, czego oczekuje, co wyczytał w internecie, tak? Tak. Gdzieś mu się tam, gdzieś mu dzwoni, tak? Wie, że na pewno można lepiej. No a stomatolog musi zadbać tak, o komfort pacjenta, zaproponować doskonałą jakość usług, tak? Cyfrowe wyciski, stomatologię jednego dnia. I jeszcze dobrą kawę. Dobrą kawę, oczywiście, no bo przecież pacjent jakby no, jest tutaj, że tak powiem, dobrem najwyższym i trzeba się o niego tak zatroszczyć, żeby był zadowolony. No ja myślę, że u nas jeszcze to nie jest na takim poziomie jak w Stanach. No tak, gdzie tak, naprawdę tak, no zdecydowanie. Wchodzi się na Amazona i tam jest po prostu 100 książek o tym, jak zarządzać jak gabinetem, zarządzać. No, tak. Jakie triki marketingowe stosować, żeby, nie wiem, nasza strona była lepiej wypozycjonowana, jak komponować opinie zadowolonych klientów. Ja byłam zszokowana, jak zaczynałam czytać te wszystkie pozycje, jest jak zatrudnić dobrą recepcjonistkę, w sensie to no tak, każdy ale zobacz, z tych szczegółów ma znaczenie. Ma znaczenie, tak? Ale tak naprawdę już wchodzimy na ten wyższy level, czyli ten pacjent, o którego trzeba zadbać, o personel, który trzeba w jakiś sposób zmotywować, tak, do... Zastanawiam się, kiedy ten dentysta ma leczyć tak. zęby, jak on ma o to wszystko no się właśnie, no, słuchaj, zatroszczyć. No tak? I musi jeszcze prowadzić biznes, czyli tak, personel, pacjent, gabinet. To jest cała machina. I słuchaj, jak twoi rozmówcy do tego podchodzą? Jak oni to widzą? No, ja wiem, że część pracuje w sieciówkach, tak. Część pracuje u kogoś. No, to wszystko zależy tak. Właśnie też trochę od tego, gdzie się pracuje. No, są osoby, które dalej w tradycyjny sposób prowadzą taki jednoosobowy gabinet i one często zwyczajnie nie mają czasu na to, tak? To znaczy, no owszem, w gabinecie jest ładnie, tak? Na dole pewnie jest recepcjonistka. Natomiast, żeby, nie wiem, prowadzić stronę na Facebooku i jeszcze się jakoś pozycjonować, to raczej promować, o tym promować tak. Nie myślą, tak? No jak już ktoś ma klinikę w parę osób, no to wtedy jest troszeczkę łatwiej, bo pewnie można jakoś rozdzielić te obowiązki. No tak jak wspomniałeś w swojej książce, opiekun pacjenta i psycholog się zdarza, tak? Który gdzieś tam uspokaja nerwy. Czy mamy też w ogóle, no nie wiem, no, architektów wnętrz, którzy projektują te wnętrza tak, żeby one były właśnie konkretny takie sposób. Przyjazne, żeby się raczej nie kojarzyły. Aromaterapia, tak? Muzykoterapia. No w sensie my mamy takie negatywne wspomnienia z tym zapachem tego gabinetu z czasów PRL-owskich, więc ja myślę, że to też jest bardzo ważne. To wpływa na nasz komfort. Być może czasami nawet sobie z tego nie zdajemy sprawy, ale... Tak jest. No teraz wiesz, to firmy się już prześcigają w cudownych zapachach środków do dezynfekcji, żeby wszystko było naprawdę pięknie pachniało i w ogóle nie kojarzyło się z niczym nieprzyjemnym. Natomiast jak w tym wszystkim sami lekarze nawigują, no to oni sami mówią, że to jest tak, ojej, no tak, coś bym sobie znowu kupił, tylko nawet nie wiem co. No wiadomo, że trzeba się rozwijać, tu bym sobie dokupił taką lampę do wybielania, ciągle pojawiają się jakieś nowości, kiedy ja mam to wszystko przeglądać, kiedy no ja tak. mam się decydować. Bo to jeszcze trzeba pacjentów człowiek, leczyć. Tak, człowiek się tak czuje trochę jak w tym salonie z komórkami, tak? Taką by wzięła, może taką, a taki aparat lepszy. No tak, no i tutaj trzeba zaufać swojemu doradcy. Najlepszemu na świecie, na którym na pewno każdy tak współpracuje. No ale taka jest prawda, ten rynek akurat tak funkcjonuje, że bez doradcy ani rusz. No bo rzeczywiście lekarze nie mają czasu na to, żeby przeglądać i śledzić i tak naprawdę są troszeczkę zdani na to, co przyniesie im ich przedstawiciel czy opiekun i o czym opowie. No oczywiście kwestia tutaj wyboru to już jest autonomiczna, no ale jednak żeby wiedzieć, co jest no, natomiast nowego, ten rynek przez to, że jest w dużej mierze jednak sprywatyzowany, tak. No jest rynkiem pacjenta, który przebiera, sprawdza, wręcz się mówi o dentyzmie. Są pacjenci, którzy chodzą z notatnikami, tu porównują ceny, co dostanę za te pieniądze tu, a co dostanę tam. Robią przeglądy, a czy na pewno aby lekarz nie chce mi wyleczyć jakichś zębów, które nie wymagają leczenia, także no już tak. Do tego stopnia to jest posunięte, ale no tak, ale pacjent też czyta choćby no, magazyny lifestyle'owe tak. i fachowe, ale no, też w lifestyle'owych magazynach tu doszuka się, że jest taka nowa metoda. Tak. On chciałby się dowiedzieć, czego dentysta już to ma, czy już to oferuje. Jeśli nie oferuje, to dlaczego nie? To może on pójdzie do innego. Jakby cały czas trzeba być na bieżąco z trendami. Tak, tak, no taka prawda.
Agnieszko, holistyczne podejście do pacjenta. Wizyta, która się zaczyna od fizjoterapii szczękowo-twarzowej poprzez medycynę estetyczną. No bo kto lepiej zna się na wolumetrii twarzy jednak niż dentysta, tak? Czy ty jako pacjentka tak widziałabyś siebie u stomatologa? Widziałabym naprawdę, bo, bo ta kwestia właśnie zaburzeń stawu żółwiowo-skroniowego wydaje mu się, że dolegliwości, na które cierpi, są spowodowane czymś zupełnie innym, na przykład z wyrodnieniem kręgosłupa, tak, albo jakimiś problemami laryngologicznymi. Tak, są pacjenci, którzy cierpią na bezdech senny i koniec końców okazuje się, że jednak problem tkwił w zębach. Że my ciągle jednak... To chyba jest ciągle problem ogólnie medycyny, że patrzymy na swoje działki osobno, tak? A przecież organizm ludzki jest całością, tak? Wszystko jest powiązane. Wszystko jest ze sobą powiązane. No, stan naszych zębów może rzutować na stan naszego serca. Słuchaj, ja stan, no nie wiem, cukrzyca może powodować, że stan naszych dziąseł jest taki, a nie inny. Dokładnie. Więc jakby. Fajne jest to, że są lekarze stomatolodzy, którzy patrzą w ten sposób i patrzą bardziej kompleksowo. Ja spotkałam się właśnie z kilkoma takimi przykładami, które zresztą są opisane w książce tego, że to właśnie lekarz stomatolog wychwytuje pierwsze objawy cukrzycy. No właśnie to chciałam powiedzieć, że lekarz, ja też się spotkałam już kilkakrotnie z taką opinią, że lekarz stomatolog to taki lekarz pierwszego kontaktu, bo kolor języka też mówi różne rzeczy, tak? Bo w buzi może coś znaleźć, co się nagle okaże nawet nowotworem, też słyszałam tego typu. Bo jak leczy pacjenta, to też słyszy, jak oddycha, tak? I tutaj też może wykryć u dzieci różne... może być właśnie skrzywiona przegroda, przerost migdałków. No, są bohaterowie, którzy mówią, że oni na to wszystko patrzą, tak? Czyli są takimi lekarzami pierwszego kontaktu. Są takimi lekarzami pierwszego kontaktu, to prawda. Agnieszko, boisz się dentysty jeszcze, czy już nie? Nie. Nie boisz się? Nie. Zaprzyjaźniłaś się z dentystą. Zdecydowanie. Wszystkim to polecam, naprawdę. Kochani, jak widzicie, mamy tutaj po prostu waszego promotora, pierwszego na rynku, który postanowił napisać o was książkę, która tak naprawdę no, w pewien sposób jest powieścią, a w pewien sposób też takim reportażem o waszym życiu, o waszej pracy. Cóż. Trochę tam staram się przemycić pacjentom, że jednak warto się leczyć. Dokładnie. Ale w sposób nie taki nachalny, niełopatologiczny, jest dużo humoru, także tak. Zawsze taką gorzką pigułkę trzeba opakować w coś słodkiego. Coś słodkiego. I słuchajcie, możecie stawać na głowie, żeby zadowolić pacjenta, jednak nic tak naprawdę nie zastąpi relacji i zaufania, jakim to właśnie was obdarzył i dzięki czemu to do was wraca. A książka, kanał, co mówią dentyści, kiedy nie trzymają języka za zębami? Zabawna, błyskotliwa, wypełniona po brzegi historiami prawdziwymi z polskich gabinetów stomatologicznych. Jednym słowem, lektura obowiązkowa. Agnieszko, czy mogłabym cię prosić o autograf? Yes. Dziękuję ci pięknie. Dziękuję bardzo. I do zobaczenia. Do zobaczenia. Może przy kolejnym. Może. Ale nie mogę zdradzić, o czym będzie następna. Zdecydowanie. Dzięki.